Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na drugi odcinek z grą Parasite Lost. Kończyliśmy tutaj przy wagonach. Pora wybrać się dalej, w głąb. Pada śnieg. Ciekawe skąd śnieg tutaj, jak wszystko jest jakby w jakiejś jaskini. Biegnijmy sobie trochę. Idę do wagonu. Zobaczmy, co tu jest. Jest jakaś zabawka. Misio. Okej. Misia zabrać nie możemy. W ogóle żadnych przedmiotów zabierać nie możemy. Są jakieś ślady, ale to nie są nasze ślady. Ale z tej strony wagonu nic nie ma. Tutaj coś jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ej, modlitwa nagrana na jakimś magnetofonie. Święta Maryjo, Matko Boża, która się nie animuje. Raz i w godzinę śmierci naszych. No dobrze. Wychodzimy. Okej. Gdzie my jesteśmy? Bo nie jest ten wagon. Jest jakaś retrospekcja. Jest jakiś kocioł. Nie wiem, co to jest. Beczka, farba. Dobra, idziemy. Jesteśmy na powierzchni. Jakiś grób. Możemy wybrać opcję dialogową. Nie martw się, mamo, poradzę sobie. Co mam teraz zrobić, mamo? Mamo, nie poradzę sobie bez ciebie. Weźmy opcję pierwszą. See you, mom. See you. Okej, wróciliśmy do miejsca. Rozumiem, że musimy iść na dworzec. Zobaczcie, tu jest numer 1, czyli poziom pierwszy. Musimy dotrzeć do poziomu 4 chyba, według tego zdjęcia. Dobra, możemy się udać na dworzec, możemy iść tam prosto. Możemy też odwiedzić wagon. Jest list. Najdrożsi Aniu i Bartku, będąc w pociągu, nie mogłam przestać myśleć o waszych smutnych twarzyczkach. Łzy, które roniliście, machając mi na pożegnanie, rozbiły moje matczyne serce na miliony kawałków. Pamiętajcie, że to nie moja pierwsza podróż i wiedzcie, że zawsze spieszno mi z powrotem do domu
moje ptaszynki. Tym razem będę występować w bardzo wyjątkowym miejscu, więc możecie się spodziewać wspaniałego prezentu po moim powrocie. Albo to wy napiszcie do mnie, o jakim prezencie marzycie, a ja zrobię co w mojej mocy, aby wasze marzenie spełnić. Aniu, opiekuj się proszę młodszym bratem. Już wkrótce znów się zobaczymy. Kocham was mocno, mama. PS, pamiętajcie, że jeśli będziecie chcieli posłuchać mojego śpiewu, zawsze możecie odtworzyć jedno z moich nagrań. Okej, okay, to jest jakaś wagon śpiewaczki. Rozumiem, że to jest tej pani, Grety Miller. Niestety nie możemy tu odtworzyć. Nie ma płyty. Rozumiem, że to jest zdjęcie. Nie możemy się schylać, tu jest tylko winko. Dobra, globusik. Strzykawka. Jakieś wspomagacze. Steampaki. W Falloutie byłyby steampaki. Naszyjnik ze zdjęciami dzieci. I safe. W safe mamy skrzypce, jakaś biżuteria i to wszystko. Okej, okay, tam już nie ma nic. No dobra, wychodzimy stąd. Nic tu ciekawego nie było. Idziemy na dworzec. Można iść jeszcze tam. A to za chwilę. Kolejny list. To jest jakiś wierszyk. Szarotka. Niczym chwast rośniemy pod ziemią, w tej żyznej niemieckiej glebie. Wzbijemy się w górę i zakwitniemy w lipcu jak szarotka. Mała biała szarotka, moja mała szarotka. Piękna, szlachetna i biała. Okej. Okay. Tu nie ma nic. Jakieś chyba przyjęcie. Tam wina, kieliszki. A tu się trochę zawaliło. Gdzie się wszyscy podzieli? Zostawili walizki? To jest dziwne. To jest zagadka. Ok, mamy dwa przedmioty. Pierwszy. Nie wiem. Ok, udało nam się zdobyć jakiś przedmiot. Rozumiem, że to jest jakiś chyba bilet. Szanowna pani Isle Schmidt, z radością Ilse. Z radością zawiadamiamy, że z uwagi na pani niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie macierzyństwa, otrzymuje pani zaproszenie do Gesellschaft. Pani, jak również inne kobiety odznaczone honorowym krzyżem niemieckiej matki uznanym przez Bund Deutscher Mutter, mają dołączyć do Gesellschaft dnia 19 maja 1960 roku. Z uwagi na to, iż to zaproszenie nie jest uznawane za bilet wstępu, prosimy, aby zabrała pani z sobą swój Ausweis. Prosimy także, aby zapoznała się pani z oficjalną listą pakunkową dostarczaną przez Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS. Dobra. Mamy bilet, więc dostaniemy się już teraz. O ile ktoś tutaj w ogóle jest. To w tej chwili. Cisza. I sądząc po stanie budynku,
Do tych ludzi już sporo czasu nie ma. Okej. Jesteśmy w jakimś biurze. O, proszę bardzo. Możemy podbić sobie nasz bilet, żeby był ważny. To chyba ważne, żeby bilet był ważny. Aby wejść do Gesellschaft, postępuj zgodnie z tą instrukcją. Przygotuj swój, powiedzmy, że to jest bilet, tak? Stań w kolejce przy oknie, daj urzędnikowi do podbicia, weź podbity dokument i spokojnie przejdź do punktu wejścia. Zyskanuj podbity dokument przy wejściu. Ok, czyli już wiemy, co trzeba zrobić. Mamy instrukcję. Bilet jest podbity, czy tam dokument, więc nie powinno być żadnych problemów z dostaniem się do środka. Kolejna walizka. O, tu też był bilet. Tutaj mamy list. Lista pakunkowa. Poradnik osiedleńca, szczoteczka do zębów, kostka mydła, kurtka, bielizna, skarpety. Jeden przedmiot osobisty, wieczne pióro. Podbity w sali powitalnej zlokalizowanej w poziomie. Przedmioty zabronione. Produkty żywnościowe, w tym chleb, ciasto, ciastka, czekolada i słodycze, wosk, zwierzęta, lekarstwa i inne substancje rośliny, w tym kwiaty i nasiona, broń. Chowane ostrza, noże, sztylety. To jest zabronione, nie można tego wnosić. Ale jako, że gram dzieckiem, to raczej nie mam broni. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Cóż tu mamy? Zasady i regulacje dla osiedleńców mogą zostać zmienione przez cywilne lub w razie bezpośredniego zagrożenia wojskowe władze. Osiedleńcy powinni z chwilą pojawienia się odbyć wszystkie zaległe szczepienia. Ospa, cholera, gruźlica, tyfus, krztusiec, błonica, polio, odra, dżuma. Pilnie pracować i pomagać potrzebującym, zdobywać wiedzę dotyczącą wybranego przez siebie zawodu, powinno być, który będą wykonywać po opuszczeniu schronu, troszczyć się o swoje zdrowie, uprawiać sport, powstrzymywać się od papierosów i alkoholu oraz regularnie odbywać wizyty lekarskie, informować władze o wszelkich nieprawidłowościach, przypadkach defetyzmu lub podejrzanych bądź niecodziennych zjawiskach, zgłaszać do komendanta pomysły na udoskonalenie funkcjonowania kolonii, pozostawać na dozwolonym terenie, który obejmuje 90% powierzchni kolonii. Wkroczenie do stref zakazanych bez odpowiedniej przepustki będzie karane śmiercią. Okej, zabrzmiało groźnie. O, fajeczka. Bierzemy fajeczkę. Niestety fajeczki zabrać nie możemy. No trudno. Okej. No i tu mamy ten automat. Myślę, że zadziała. O, proszę bardzo, widzicie? Jakie to było proste. Ale czy my wyjdziemy stąd? A, już nie wyjdziemy. Jakieś papiery. Przybysze, witajcie w Gesellschaft. Znajdujecie się teraz w sali powitalnej. Wskutek wyższego ciśnienia możecie odczuwać pewien dyskomfort. Nie ma powodu do niepokoju. Wasz organizm wkrótce przyzwyczai się do nowych warunków. Pobyt w Gesellschaft jest gwarancją bezpieczeństwa, innowacji oraz wolności od krwawych przestępstw. Zostaliście wszyscy starannie wyselekcjonowani przez Biuro Polityki Rasowej, aby kontynuować istnienie tysiącletniej Rzeszy w miejscu, w którym degradacja zewnętrznego świata was nie dosięgnie. W miejscu, w którym osoby słabe fizycznie i psychicznie nie mogą przenosić swojego cierpienia na ciała swoich dzieci. I chociaż jesteście głęboko pod ziemią,
to pewnym jest, że samotność stwarza warunki dla najświetniejszych społeczeństw. Czyli to było takie miasto pod ziemią. Jest taka koncepcja. Coś jak w Bioshocku. Pragnę wyrazić moje niezadowolenie. Zabrano mnie z linii frontu, w samym środku ataku na wroga i ukryto pod ziemią jak jakiegoś tchórza. I to tylko dlatego, że ktoś na moim stanowisku jest potrzebny do zapewnienia ochrony jakimś wysoko postawionym dygnitarzom, którzy być może zjawią się w tym schronie. Od wielu tygodni przygotowywałem ten atak i odebrano mi szansę na doprowadzenie go do końca. Powiedziano mi, że niedługo nie będzie czegoś takiego jak linia frontu i że powinienem to uznać za zaszczyt. Co za bezczelność. Żądam niezwłocznego przywrócenia mnie na moje poprzednie stanowisko. Okej, okay. Hugo Dietrich. Okay. Nawet skrzynkę ma wojskową. Czyli nie wszyscy byli zadowoleni z tego, żeby przenieść się do tego podziemnego miasta. Okej, okay, tam nie ma nic, więc zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Coś ciekawego. Tu jest winda, możemy przejechać się windą. Czasopismo jakieś modowe. Szkoda, że nie skorzystałem z tego wejścia bocznego, bo tam można było iść. Prosto, więc może coś ciekawego by mnie tam spotkało. Ale niestety przepadło. Bo wrócić nie mogę. No dobra, to wchodzimy do windy. A to nie jest... A nie, to jest winda, okej. Okay. Stylowa. Na poziom czwarty. O, chyba się coś popsuło. Gniew. Pytanie, czy gra się odpali? Okej, jesteśmy. Winda gdzieś utknęła pomiędzy piętrami. Gdzieś jesteśmy, jeszcze nie wiadomo gdzie. Jakieś stare fotele. Dobra, tam nie ma nic. Jesteśmy na drugim poziomie, dobra. Czyli nie da rady tak zbyt szybko się przedostać na najniższy poziom. Musimy wędrować powoli. Jakieś obrazy. Zobaczcie, ile tutaj jakiś szufladek. A jest kolejne pismo. Wytyczne operacji zanurzenie. Z uwagi na to, że Związek Radziecki jest naszym wrogiem i nie wiadomo jak długo Stany Zjednoczone pozostaną neutralne, naszym priorytetem musi być wyprodukowanie dużej ilości broni atomowej.
do opracowania metody stosowania rzeczonej broni w walce na dużą odległość. Jeżeli nie uda nam się zrealizować któregoś z tych celów i zniszczyć wrogów Rzeszy, musimy przygotować się na plan B. To jest na tymczasowe sparaliżowanie wroga za pomocą całej dostępnej broni atomowej, zadbawszy o to, aby Volk miał schronienie i przygotował się do ostatecznego starcia. Oto jego kluczowe punkty. Niezwłocznie ukończyć pracę nad programem jakiś tam. Zbudować sieć odpornych na promieniowanie bunkrów odpowiednich dla osób powyżej 15 roku życia. Stworzyć taktyczną broń nuklearną. Przygotować plan ewakuacji najcenniejszych członków społeczeństwa. Gdy tylko wróg zbliży się do Rzeszy, ewakuować wspomnianych obywateli do bunkrów. Zaatakować wroga przy użyciu całej dostępnej broni atomowej. Tymczasowo paraliżując go i zabezpieczając obszar poprzez promieniowanie, wyszkolić w bunkrach społeczeństwo wojowników, którzy doskonalą broń i ją wyprodukują, powrócić na powierzchnię ziemi i raz na zawsze pokonać wroga. Czyli chyba jednak ten atom spadł, bo u tych ludzi nie ma. Coś dzwoni. Tutaj mamy jakieś urządzenie do nadawania morsem. Okej. Nikt nie odpowiedział, ale otworzyły się drzwi. Do pułkownika Hugo Neubauera, zwierzchnika szkoleń piechoty. Szanowny panie pułkowniku, właśnie otrzymałem sugerowane wytyczne dla programu szkoleniowego Narodowy Strażnik III Rzeszy, który ma przygotować dzieci do dołączenia do Volkswache. Ich autorem jest pewien major Horst Kosmyk. Wątpię w to, czy major Kosmyk kiedykolwiek widział dziecko. Nikt, kto je widział, nie dodałby punktów takich jak ładowanie pocisków do karabinu w celu rozwinięcia koordynacji do programu dla pięciolatków. Stanowczo żądam, aby odrzucił pan ten program i opracował nowy z pomocą psychologów zajmujących się rozwojem człowieka. Będą oni mogli wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą psychiki i zdolności motorycznych dzieci na różnych etapach rozwoju. W odróżnieniu od majora Koszmyka będą mieli pojęcie o tym, jak wyglądają odpowiednia pedagogika. Okej. Czyli miało być jakieś szkolenie dla dzieci. O, zobaczcie, tutaj coś jest. Jakaś tabliczka. Zdjęcie, okej. No i tu nic nie ma. No to idziemy dalej. Są jakieś biura, są jakieś komputery, nie wiadomo co to jest, ale coś jest. Tak, to jest jakiś prototyp komputera. Transkrypcja nagranej przez SS rozmowy Maxa, dyrektora komisariatu. Co wy sobie do diabła pogrywacie? Nadal nie mam orkiszu. Jeśli wam się wydaje, że będę czekać aż do żniw, to źle wam się wydaje. Nagle każdemu odbiło na punkcie tego cholernego zboża. Dostaję 30 telefonów dziennie z Waterlandu, z protektoriatu Czech i Moraw, a nawet z Francji. Każdy wygaduje coś o jakiejś głupiej pszenicy. Setki pokoleń od czasów średniowiecza nigdy nawet nie widziało tego czegoś na oczy i nie miało z tym problemu. Ja mam z tym problem. Mam rozkaz, żeby dopilnować dostawy. Skąd ja ci wezmę zboże? Myślisz, że nie próbowałem go zorganizować? Napisz skargę do Ministerstwa Rolnictwa. Okej. Czyli to są jakieś urządzenia chyba podsłuchowe.
Podsłuchują chyba rozmowy telefoniczne albo coś takiego. Jakieś tablice do projektowania. No, ale nic tu nie ma. Co, jakieś biureczko ważnego. Pewnego gościa. I sala konferencyjna. O, proszę bardzo, telewizor mieli nawet w tamtych czasach. A no tak, to lata 60. to już mogli wymyśleć. O! Tu widzimy siebie nawet. Zobaczcie. Czy to jest kamera. Okej. Takie duże telewizory. Na pewno mnóstwo kasy to kosztowało. Jakiś projekt, nie wiadomo czego. A nie możemy go zabrać. Dobra. A tu jest jakiś dokument. Przemówienie wygłoszone przez profesora Kurta Hartmana. Udało nam się stworzyć maszynę obliczeniową, której moc przetwarzania jest przynajmniej 50 tysięcy razy większa niż moc amerykańskiej maszyny ENIAC. W maszynie tej zastosowano niedawno odkryte metody komunikacji neuronowej w hipokampie, podtrzymywanej przez słabe impulsy elektryczne i aktywację z reguły nieużywanych części mózgu. Jej interfejs pozwala na symultaniczne przetwarzanie i magazynowanie informacji przy jednoczesnym wykorzystaniu ich do zarządzania procesem. Zakładamy, że okres operacyjny będzie wynosić 4 lata. Po tym czasie jej moc przetwarzania będzie słabła, potencjalnie zagrażając stabilności systemu. Ojej, czyli komputer na bazie mózgu? Możliwe? Może i tak. Dobrze, idziemy dalej. To jest jakiś ala muzeum. Garaż? Zgadza się. Zaraz tam pójdziemy. Jakaś maszyna. Jakiś medal. A nie możemy go zabrać. Książka. Tylko można obejrzeć. Słabo. Można by zbierać te przedmioty. Byłaby taka pamiątka. Zamknęli. Już nie wyjdziemy. Patrzcie, rakiety. Rakieta V2 albo jakaś inna. Jest zapisywanie. Możemy podejść. Halo. Is anyone out there? Hello? Hi. What? Who's there? Hey kid, calm down. There's no need to get upset. I'm not a kid. What do you want? Who says I want anything? You're the one who said hello. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you're here, right? Oh, you can tell me. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here, but hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here, so I just need you to find the control room and get me out. You help me, and I help you. That is called a quid pro quo. I know what it's called. All right, all right. So,
Will you help me? Dobrze, I'll help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. Did you want to say something? I'm glad I found you. Oh, I'm glad you found me too. Okay. I'm not going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi, or whatever. Okej, okay, czyli musimy teraz uratować jakąś dziewczynę. Która gdzieś utknęła w sterowni. Otworzyła nam nawet drzwi. U góry nic nie będzie, nie? Dobra, idziemy tutaj. Not the warehouse. I figured I would entertain you with some facts about this place. That might have been the only fact I know about this place. That's because all over the warehouse, so you will be hearing from me. Okay, znowu mamy jakiś dokument. Dyrektywa Ministerstwa Uzbrojenia i Produkcji Wojennej. Pierwszymi materiałami dostępnymi dla osiedleńców będą metal, drewno lub skóra, które uda się pozyskać z pociągów wykorzystanych w ramach operacji zanurzenie. Dlatego też pociągi te należy całkowicie rozebrać, a materiały, z których są zrobione, odnowić i od razu ponownie wykorzystać. Osiedleńcom przypomina się, że do czasu opuszczenia bunkru powinni produkować broń i zaopatrzenie dla przynajmniej dwóch oddziałów w stopniu, na jaki pozwolą zapasy i wydajność. Należy podjąć również prace badawczo-rozwojowe w zakresie udoskonalania konwencjonalnej broni i opracowywania nowej w celu zagwarantowania naszego zwycięstwa. Okej. Okay. Dobra. A tutaj jakaś rozpiska, nie wiem co to jest w ogóle. Nieważne. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Widok. What do you think they keep in those containers? Nothing very useful if they are still unopened. Unless they never got a chance to open them. Maybe they didn't know how? No, that couldn't be. No i gdzie mamy iść dalej? Nie ma przejścia. Czemu nie możemy zejść po drabince? Chyba utknąłem w tym miejscu. Tam nie przejdę, tam już byłem. No to mamy zagadkę. Teraz się znacznik pojawi.
Dobra, jesteśmy na dole. Super, tu jest jakaś dźwignia. To ją sobie pociągnijmy. Nie ma siły, chłopak. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Możemy zejść i oblukać. Tu jest jakaś dźwignia, ale ona nie działa, nie jest aktywna. Jakaś aparatura. Ja myślę, że to trzeba będzie uruchomić, ale pewnie jeszcze nie teraz. Dobrze. Nie, to nie. Idziemy dalej. Ślepa uliczka. Co dalej? Nie wiadomo. Musimy sobie poszukać czegoś. Jakiś wskazówek. Tu nie ma nic. No to nie wiem. To powinno działać, tylko nie działa. O, jest. Dobra, mamy coś. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. That lever, you need to pull it. O, wiedziałem, że ta dźwignia się przyda. No i co dalej? Chyba jeszcze muszę z nią porozmawiać raz jeszcze. What are you planning to do with that rocket? Be quiet, I need to focus. Oops! Watch out! It might blow up! It won't blow up! Don't! Okay. O, super. Rozwaliła przejście. How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risk my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Okay. Zrobię tutaj sobie screena. Mam pewne zakłócenia, sąsiad wierci dzisiaj.
Więc chyba zakończę ten odcinek właśnie teraz. Tylko jeszcze spróbujmy może jakąś, może taki screen byłby ciekawy. Jakieś fajne zdjęcie, żeby wyszło z tego. Któryś wybiorę. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie teraz checkpoint jakiś. O, jest zapisywanie. No dobra. To na dzisiaj wszystko. 40 minut za nami. Do następnego odcinka. Zobaczymy się pewnie. Będziemy poruszać się dalej w głąb tego tunelu, tego podziemia. Cześć.